Odliczanie trwa. W poniedziałek reprezentacja Polski rozpocznie walkę w Mistrzostwach Europy. Swój pierwszy mecz ze Słowacją biało-czerwoni rozegrają na stadionie Kierstowskiej w Sankt Petersburgu. Tym samym, na którym dziś rywalizują Rosjanie z Belgami, a potem w środę zmierzą się z Finami. Dlatego oficjalny trening biało-czerwonych odbędzie się nie jak to zazwyczaj bywa na stadionie, na którym odbędzie się mecz, a w bazie kadry w Gdańsku. Petersburg jest wyjątkiem. Tam, jak sobie zobaczymy na kalendarz meczów, to mecze są rozgrywane co dwa dni. Czyli dzisiaj jest mecz, jutro w naszym przypadku byłby trening, w poniedziałek mecz, we wtorek byłby kolejny trening, w środę kolejny mecz i tak dalej, więc UEFA podjęła taką decyzję, żeby wyrównać szanse. Nie ma oficjalnych treningów drużyn, które swoje mecze rozgrywają na stadionie w Petersburgu. Wydaje mi się, że bynajmniej ja wolę z tym stadionem się zapoznać dzień wcześniej, zobaczyć też, jak wygląda boisko i tak dalej, ale no, jeśli nie ma takiej możliwości, no to trudno, na pewno nie jest to dla nas też jakiś problem. Kamil Jóźwiak to jeden z piłkarzy, na których selekcjoner Paulo Sousa stawia. Problem byłego skrzydłowego Lecha Poznań polega na tym, że zazwyczaj wchodzi on na boisko z ławki rezerwowych. Z dobrym skutkiem, bo niemal za każdym razem pojawienie się Jóźwiaka daje impuls do odważniejszej gry ofensywnej. Sam zawodnik nie do końca widzi się jednak w takiej roli. Ja na pewno jestem zawodnikiem, który chce grać w pierwszej jedenastce i taki jest mój cel. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał nasz skład na mecz ze Słowacją, ale mówię, ja na pewno nie mam się za jokera. Pierwszym grupowym rywalem Polaków będzie reprezentacja Słowacji. Nasi południowi sąsiedzi na Euro 2020 awansowali dzięki zwycięstwu w barażach z Irlandią. Podopieczni Stefana Tarkowicza to w teorii najsłabszy zespół w grupie E. Biało-czerwoni, jeżeli chcą wyjść z grupy, powinni pokonać Słowaków. Słowacja, myślę, że to jest dobry zespół. Oglądałem kilka spotkań jeszcze eliminacyjnych, ponieważ mój bardzo dobry kolega Lubomir Sadka grał tam i możliwe, że też będzie grał przeciwko nam, dlatego trochę też wiem o tej reprezentacji i cóż, no uważam, że mają indywidualności, są mocni w grze z kontrataku i my na pewno to wiemy, dlatego będziemy chcieli tutaj swój plan gry wdrożyć. Polska zmierzy się ze Słowacją w poniedziałek o godzinie 18:00. W innym meczu grupy E Hiszpanie zagrają ze Szwedami. Rezerwy Lecha Poznań utrzymały się w Ewinner drugiej lidze. Zespół Artura Węski zakończył sezon zwycięstwem ze Stalą Rzeszów. W 30 minucie Siergiej Kriwiec wstrzelił piłkę w pole karne, a tam świetnie odnalazł się Jakub Karbownik, dając gościom prowadzenie. Drugi gol padł w 69 minucie. Asystował kapitan Grzegorz Wojtkowiak, a głową uderzył inny, doświadczony Lechita Siergiej Kriwiec. Rezerwy Lecha wygrały ze Stalą 2-0 i nie musiały oglądać się na inne zespoły. Zwycięstwo dawało pewne utrzymanie. Najważniejsze to, że wygraliśmy i że się utrzymaliśmy. To jest na pewno kapitalna rzecz, że wygrywamy na takim trudnym terenie 2-0 i utrzymujemy się w lidze. Także wiedzieliśmy, jaki ciężar gatunkowy nas czeka w tym meczu, jakie podejście będzie też Stali, natomiast byliśmy bardzo pewni siebie. Mecz ze Stalą Rzeszów był ostatnim występem w karierze Grzegorza Wojtkowiaka. Były reprezentant Polski teraz zajmie się pracą szkoleniową w Akademii Lecha Poznań. Dobre nastroje we wschodniej części naszego województwa. Inny wielkopolski zespół, KKS Kalisz, zremisował na własnym stadionie z Olimpią Elbląg. We wtorek w półfinale barażu o Fortuna pierwszą ligę zmierzy się na wyjeździe z Wigrami Suwałki. Poznania Poznań wykonała poważny krok w drodze do Ekstraligi Rugby. Muszkieterowie w swoim pierwszym meczu fazy play-off rozbili przy Słowiańskiej AZS AWF Warszawa aż 99-0. Każdy mecz gdzieś tam jest ciężki, trzeba wywalczyć swoje na boisku. Jest różnica po prostu na ten moment między naszymi drużynami tak widoczna, że ten wynik tak wyglądał. Graliśmy też w Warszawie z tą drużyną tydzień temu i też wygraliśmy bardzo wysoko. Dzisiaj musieliśmy to powtórzyć. Liga została skonstruowana w ten sposób, że właśnie gramy baraże. Pierwsze trzy drużyny grają między sobą system play-off, więc ten mecz trzeba było, że tak powiem, kolokwialnie odbębnić dzisiaj. Swój mecz z warszawiakami wygrało również Rugby Białystok, a zatem za tydzień czeka nas mecz decydujący o awansie do barażu o Ekstraligę. Rywalem będzie właśnie zespół z Podlasia. Ten sam, który nie przyjechał na mecz do Poznania w rundzie zasadniczej, bo Poznania, jak przekonują przedstawiciele ekipy z Białegostoku, zbyt późno poinformowała o terminie starcia. Do takiej wersji przychylił się Polski Związek Rugby, orzekając zwycięstwo gości walkowerem. Poznaniacy czują się pokrzywdzeni. Nie pograli się, ponieważ tam rozwiązywali pewne sprawy inaczej, tam, jak to mówią, przy stoliku, ale dobra, my tam chcemy jechać w ten mecz, wygrać, pokazać twarde rugby, twardą grę i pokazać, kto jest mocniejszy na boisku.
Poznania zagrała w tym sezonie tylko jeden mecz z Rugby Białystok, przegrała go i liczy, że zrewanżuje się w najważniejszym spotkaniu sezonu. Nie chcę jakoś tutaj mówić, że nie ma co patrzeć na tamten wynik, no bo fakty są takie, że przegraliśmy ten mecz. Mieliśmy swoje urazy, jakieś tam braki kadrowe, nie zagraliśmy dobrego meczu, nie realizowaliśmy założeń taktycznych, więc ten mecz przegraliśmy. Różnica jest taka, że my mimo tych osłabień na to boisko wyszliśmy i walczyliśmy do końca. No, drużyna z Białegostoku wolała ten mecz sobie wygrać w sposób inny. Spotkamy się za tydzień, wszystko się rozwiąże na boiskowych zasadach sportowych. Zagramy w rugby. Zwycięzca rywalizacji poznańsko-białostockiej zagra w barażu o Ekstraligę ze Spartą Jarocin. Na Golęcinie trwają już ostatnie przygotowania przed meetingiem Poznań Athletics Grand Prix. W zawodach zobaczymy wiele gwiazd. W konkursie skoku o tyczce powalczą m.in. Piotr Lisek i Renaud Lavillenie. W biegu na 400 metrów zobaczymy poznaniankę Patrycję Wyciszkiewicz i inne specjalistki na tym dystansie. Małgorzatę Hołub-Kowalik, Igę Baumgart-Witan czy Kornelię Lesiewicz. W Poznaniu zaprezentują się też liczni specjaliści rzutu młotem czy średniodystansowcy. Michał Rozmys ma już kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Tokio na 1500 metrów, a teraz powalczy o kolejne minimum na 800 metrów. Coś lepszego niż rekord życiowy, czyli bieg poniżej minuty 45-20, co dawałoby minimum na Igrzyska Olimpijskie, a później walkę na Mistrzostwach Polski na 800 metrów. Jeśli chciałbym jechać na Igrzyska, ale plan jest taki, aby powalczyć o jak najlepszy czas lub wygrać bieg. Dla mnie to będzie bardzo ważny meeting jutro z dwóch względów. Po pierwsze, bo startuję u siebie na moim stadionie, na którym się wychowałam, na którym przetrenowałam, no myślę, że z 80% swojego życia. Także to jest moje miejsce tutaj na ziemi, tutaj stawiam swoje pierwsze kroki. A drugi z tego powodu, że mamy rok Igrzysk Olimpijskich. Ja jeszcze nie startowałam, zmagałam się z dużymi problemami zdrowotnymi w tym roku. I wierzę, że jutrzejszy start będzie takim dobrym sprawdzianem i pokazaniem tego, na co mnie stać, ile mam w sobie hartu ducha, waleczności. I takich tych cech, które przybliżą mnie o krok, o walkę o Tokio. Jutro ma być dobre rzucanie techniczne, to jest najważniejsze, bo do tego muszę wrócić, bo gdzieś tam zagubiłam się troszeczkę, tak jak wspomniałam wcześniej, miałam problemy, bo ja w styczniu nie byłam na zgrupowaniu ze względu na przejście koronawirusa, byłam zamknięta przez 14 dni w domu i gdzieś tam jestem ten miesiąc tak naprawdę do tyłu z treningiem, więc zobaczymy, no nie nastawiam się na dalekie rzucanie, ma być dobre technicznie, jak będzie dobre technicznie, to może być z tego dobry wynik. Życzymy dobrych rezultatów, szczególnie, że za niecałe 2 tygodnie w Poznaniu odbędą się Mistrzostwa Polski. Początek meetingu Poznań Athletics Grand Prix w niedzielę przed godziną 15:00.